Nadeszła zima i często włączamy nasze webasta, a tutaj nagle coś kurde nie działa i to webasto nie działa. I teraz tak, wyjdzie nam powiadomienie, że webasto jest zapowietrzone, tak? I co możemy zrobić? Jest kilka możliwości, na które trzeba zwrócić uwagę. Warto przejrzeć instalację, czy czasem nie ma gdzieś pęknięcia, przecieku, czy tym podobnych, tak? Ja miałem kiedyś tak, że jak zobaczycie filmik sprzed 2-3 lat tam o webasie zapowietrzonym, który nagrałem, tam miałem filtr lekko pęknięty, filtr paliwa i normalnie wszystko działało, ale jak się zapowietrzyło, to nie mogłem po prostu wziąć i tego normalnie zrobić z kontrolera. I najprostsza rzecz, jeżeli po prostu zużyliśmy całą ropę w webaście chińskim, to jest bardzo prosta sprawa, jak to naprawić. Dolewamy ropy tak, żeby po prostu instalacja była zamknięta i następnie musimy tylko kliknąć specjalną kombinację na webaście. I oto ona. Przytrzymujemy te dwa klawisze, dajemy do góry, jest on i w tym momencie już się włączyła pompa i ta pompa po prostu pompuje i możemy tak zostawić na cały jeden cykl. W tym momencie słyszę, że pompka działa, pompka pracuje i tak będzie przez jakiś czas po prostu. Może, jeżeli macie zupełnie zapowietrzone webasto, to można zostawić po prostu na cały jeden cykl. Możecie też dokopać się do webasta i zobaczyć na wężyku, czy pompka już sobie poradziła z tym, czy jeszcze nie. Mi się nie chce tym razem rozgrzebywać tam w bagażniku, patrzeć po prostu, czy wężyk jest w powietrze, czy jest już ropa, więc ja zostawię na jeden cykl, szczególnie, że ja mam bardzo dużą odległość pomiędzy zbiornikiem ropy a pompką. I za chwileczkę po prostu samo się może wyłączyć. Jeżeli uznacie, że to już wystarczy, to wystarczy dać strzałkę w dół i już się to wyłączyło. Możecie to opcję wyłączyć OK i spróbować, czy tym razem już zatrybi. Ja po głosie już słyszę, że zaczyna się zapalać i to już jest dobrze. Przyłożę rękę do wydechu i tak jest, zaczyna grzać. I dobrze, i tyle. Tyle trzeba zrobić, żeby odpowietrzyć webasto. O ile nie macie jakiejś usterki, węża gdzieś przedziurawionego, przedartego lub innego po prostu wycieku. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda van life full time w Wielkiej Brytanii, to dajcie suba i dajcie jakiś komentarz. Do zobaczenia w kolejnych filmach.